Ale też zastanawiałem się nad tym, co ci młodzi ludzie mają przed sobą. Nie jest łatwo o tym mówić, bo ja już niewiele mam przed sobą, więc mam zupełnie inną perspektywę i zwykle jak mam spotkanie szczególnie z młodzieżą licealną, to mówię im taki niby żarcik, a oni wszyscy ich oczą, bo mówię, że im współczuję, bo młodość to przecież najgorszy czas naszego życia. Proszę Państwa, przyznajcie mi rację tak w głębi serca. Nigdy nie było nam w życiu tak źle, jak wtedy, kiedy byliśmy młodzi. Bo to jest czas niepewności, to jest czas, kiedy człowiek nic nie wie o sobie, nic nie wie o świecie. Wie, że za każdy, za każdy wybór zapłaci, a nie wie, co wybrać. Młodość jest upiorna po prostu, na szczęście szybko mija, i tylko potem staruchy z nostalgii zaczynają wspominać wybiórczo to co najlepsze no rzeczywiście w młodości nie było artretyzmu w młodości człowiek nie sapał chodząc na schody ale to nie znaczy że to były dobre czasy to były straszne czasy jeżeli robiliście kiedyś jakieś notatki pamiętniki to tam widać jak człowiek cierpiał